Wydawnictwo Agora zaprasza. Maciej się Siembieda. Kukły. Czyta Mariusz Bonaszewski. Prolog. Do dziś nie wiadomo, kto potrącił parokilowy majzel do zbijania tynku, który zsunął się z półki rusztowania ustawionego pod sklepieniem i poleciał w dół. Mimo ciężaru wykonał w powietrzu obrót akrobata w cyrku, i trzasnął w kamienną posadzkę z takim łoskotem, że wszyscy zamarli. Majster ekipy remontującej kościół w kamieniu odrzańskim, już chciał spojrzeć w górę i krzyknąć coś, z czego musiałby się później spowiadać, ale jego uwagę przykuła podłoga przed ołtarzem. Wiekowa płyta z piaskowca wyszlifowanego podeszwami wiernych nagle ożyła. Majster usłyszał jęk kamienia. A potem z przerażeniem ujrzał, jak fragment posadzki, w którą rąbnął metalowy łom, wyraźnie się rozstępuje. Głęboka rysa, biegła przez całą długość płyty i w świetle wpadającym przez witraż wyglądała jak błyskawica w dłoni anioła zwiastującego gniew Boga. Szef ekipy odłożył waserwagę na jedną z kościelnych ławek, podszedł do szczeliny i przyklęknął. Ostrożnie odsunął majzel, który dokonał dzieła zniszczenia, po czym troskliwie obmacał pęknięcie palcami, niczym chirurg plastyczny szukający odpowiedzi na pytanie, co da się zrobić, aby zamaskować defekt. Sytuacja była beznadziejna. Szczelina miała dobre pół centymetra szerokości i majster odniósł wrażenie, że nadal się powiększa, jakby kamienie rozsuwała niewidzialna siła. Wstał, przeszedł do bocznej nawy i wrócił z upaczkanym plastikowym wiadrem z resztką świeżej zaprawy na dnie. Nabrał jej na palec i próbował zaszpachlować dziurę, ale robiła się z tego paskudna blizna. Skaza kpiąca z ładu kościelnej posadzki. I to tuż przed samym najświętszym sakramentem. Przeżył w ustach przekleństwo, po czym krzyknął do jednego z robotników, aby skoczył po kościelnego. Starszy kulejący mężczyzna o włosach białych jak śnieg przybył po dziesięciu minutach. Majster wycierając dłonie o spodnie zaczął przedstawiać mu plan awaryjny. Polegał na zamianie. Chłopaki wymontują płytę o takich samych rozmiarach spod chóru albo sprzed jednego z bocznych ołtarzy. Zamontują ją tu, w głównej nawie, a tam przeniosą pękniętą i przykryją dywanem. Sklejoną ma się rozumieć, żeby nie było aż tak widać ale kościelny go nie słuchał. Przykucnął nad szczeliną i cicho poprosił, aby podważyć kawałek pękniętej posadzki. Majster uznał to za akceptację swego planu i natychmiast wydał rozkazy. Dwóch robotników ostrożnie dźwignęło kamień, podłożyło pod niego długie drewniane stemple, a potem przesunęło go w bok. Pod spodem była czarna czeluść, wydzielająca stęchłą woń piwnicy. Majster, klęczący nad krawędzią, bez słowa uniósł otwartą dłoń, a wtedy jeden z robotników, jak doświadczona instrumentariuszka na sali operacyjnej, podał mu latarkę. Majster skierował snop światła do środka krypty. Wewnątrz spoczywały trumny. Pokrywała je patyna starości, a jednak latarka łatwo wydobywała z półmroku złote ornamenty i symbole zaprzeczające powadze śmierci. Szef ekipy budowlanej często brał fuchy na cmentarzach, poprawiał nawet stuletnie grobowce, ale czegoś takiego jeszcze nie widział. Odwrócił się i spojrzał pytająco na kościelnego. Ten wziął od niego latarkę, jednak zanim do końca obejrzał kolejną strumień, przesunął przełączniki i światło zgasło. Wyprostował się. Trałwice szepnął. I oddał latarkę majstrowi. Jednak tu są, dodał i przeżegnał się bojaźliwie. Jacy trałwice, zaniepokoił się budowlaniec. Tutejsi, właściciele wsi, dawno temu za Niemców. Majster skinął głową na znak, że rozumie, ale coś ciągle nie dawało mu spokoju. A czemu miałoby ich tu nie być? Skoro właściciele wsi, to chyba jasne, że pochowani w krypcie kościelnej. Ludzie mówili, że to byli wyznawcy złego. Przerwał mu kościelny i majster poczuł na plecach dreszcz. Wpatrywał się w milczeniu w zmienioną twarz starca okoloną białymi włosami. Milczał. Nie powinni byli spocząć w Domu Bożym. Kościelny pokręcił głową. Widział pan te trumny? Nawet po śmierci pokazali, że się go nie boją. Wycelował drżący palec w figurę Chrystusa na krzyżu. I że jak będą chcieli, zawahał się, to też mogą z martwych wstać. Część pierwsza, rozdział pierwszy, kwiecień 1997 roku. Aspirant z Wydziału Operacyjnego zatrzymał się na schodach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i dociągnął pod brodę zamek błyskawiczny, krótkiej, skórzanej kurtki z wełnianymi ściągaczami w pasie i na rękawach. Tegoroczna wiosna nie rozpieszczała Trójmiasta, a Aspirant miał skłonność do przeziębień. Przez chwilę rozważał, czy założyć ciemne okulary, stosowne do powierzonego mu zadania, ale uznał, że przy tej pogodzie będzie się za bardzo wyróżniał. Pokonał kilka stopni, poszedł w kierunku parkingu obsługującego pobliskie urzędy i zapalił papierosa nieśpiesznym ruchem człowieka, który na coś czeka. Zgasił niedopałek czubkiem buta, akurat w momencie, gdy na parking wjechało granatowe BMW z hamburskimi tablicami rejestracyjnymi. Auto wyglądało, jakby właśnie opuściło salon. Świadczył o tym nie tylko najnowszy model 750 IL trzeciej generacji ale również intensywny lakier, lśniące chromy i nieskazitelna jasno-beżowa tapicerka w oprawie orzechowego drewna. Ponad 300 koni i pełen wypas, łącznie z wycieraczkami reflektorów. Cacko. Aspirant cmoknął z zachwytu i dopiero teraz zrozumiał powagę swojej poufnej misji. Taka fura musiała już się pojawić na radarach złodziei, a trójmiejskie przedsiębiorstwo kradzieży samochodów Nadal plasowało się w czołówce lokalnego biznesu, zarówno pod względem wskaźników rentowności, jak i logistyki. Aspirant policzył czas, w którym granatowe BMW mogłoby dotrzeć do Kaliningradu cztery, może nawet trzy godziny zważywszy na złodziejskie układy na granicy z Rosją. Na samą myśl o tym poczuł lekki niepokój. Pół godziny wcześniej do pokoju w komendzie weszła sekretarka szefa. I obrzuciła dwóch kolegów aspiranta wymownym spojrzeniem. Pracowali w wojewódzkiej nie od dziś i w lot zrozumieli, że stary ma jakąś sprawę do przekazania swojemu zaufanemu policjantowi. Takie rzeczy już się zdarzały. Dlatego obydwaj sięgnęli po leżące na biurkach paczki papierosów, wstali i wyszli bez słowa. Sekretarka przysiadła na jednym z opuszczonych krzeseł. O dziesiątej spojrzała na zegarek. Szef będzie miał wizytę jakiegoś ważnego Niemca. I co? przerwał jej aspirant. Mam rozwinąć czerwony dywan i zaśpiewać Deutschland, Deutschland-Iberales? Liczba dziwnych przysług, które wyświadczał ostatnio komendantowi, zaczynała go irytować. Ty sobie nie rób żartów. W głosie kobiety zgrzytnęło coś metalicznego. Chodzi o to, abyś przez ten czas ewentualnie rzucił okiem na samochód tego Niemca. Sekretarka była uzależniona od słowa ewentualnie i używała go nałogowo, nie przejmując się tym, że może być ono odbierane jak zaproszenie do negocjacji. To teraz mam być za ciecia parkingowego? Aspirant udał oburzenie, choć z góry wiedział, że się zgodzi. Zrozum. Sekretarka przeszła na pojednawczy ton. Gdyby mu to auto ewentualnie zajumali spod komendy, to dopiero wybuchłaby afera. Pismaki miałyby używanie przez parę tygodni. Wiesz przecież, jak szef ich nie lubi. Wiem, jak ich się boi pomyślał aspirant i wzruszył ramionami. To wpuśćcie Niemca za szlaban na nasz plac jeszcze czego kobieta wydała policzki. To on prosił o spotkanie z komendantem niech mu się nie wydaje za dużo. Ma publiczny parking i ewentualnie niech tam staje tylko trzeba dyskretnie przypilnować. Skrzywiła się w nieudanej imitacji uśmiechu. Aspirant wskazał głową stertę teczek na biurku. Na dziś muszę zrobić podsumowanie naczelnikowi, westchnął, ale sekretarka nie uznała tego za istotną przeszkodę. Naczelnik ewentualnie poczeka, oznajmiła i wstając z krzesła, pogłaskała aspiranta po ramieniu, jak głaszcze się starego wiernego psa. BMW, nieświadome obecności osobistego anioła stróża, przez chwilę mruczało, przesuwając się w kierunku wolnych miejsc, po czym ustawiło się na jednym z nich tyłem do budynku komendy. Bez wątpienia wygrałoby parkingowy konkurs piękności, choć obok stało kilku lokalnych pretendentów Mercedesów i Lexusów należących zapewne do trójmiejskiego establishmentu biznesowego. Na niektórych z aut obok tylnej tablicy rejestracyjnej widniały naklejki z herbem Gdańska. Co miało być zabezpieczeniem skuteczniejszym od alarmów i stalowych blokad zakładanych na kierownicę i przekładnie skrzyni biegów. W mieście wierzono, że tak oznakowanych samochodów ludzie nikosia nie ruszają. Aspirant słyszał też, że jeśli ktoś odpowiedni zadzwoni do bossa miejscowej mafii, to skradzione auto odnajduje się w cudowny sposób całe i zdrowe, ale żadnej z tych legend wolał nie sprawdzać. Nie dziś, nie w tym przypadku. Postawił kołnierz kurtki i popatrzył w dal. Metr nad dachem BMW. Niemal w tej samej chwili przednie drzwi samochodu otworzyły się jednocześnie po obu stronach, jakby obsługiwał je automat. Z siedzenia pasażera wygramolił się brodaty czterdziestolatek w okrągłych rogowych okularach, dzięki którym bez trudu wygrałby casting do roli filozofa lub rewolucjonisty. Miał na sobie brązową ortalionową kurtkę, zbyt krótką na oficjalne spotkanie. Sytuacji nie ratowały ani jasna marynarka, ani czarne spodnie wypchane w kolanach, ani rozdeptane buty. Pastelowe pawie oko na krawacie dobranym do miętowej koszuli sprawiały wrażenie, jakby wpadł do kałuży z benzyną. Drugi mężczyzna, starszy i szpakowaty, stanowił jego przeciwieństwo. Szczupły i wysportowany, Ubrany był w drogi szary garnitur i niebieską koszulę z muszką w dyskretny deseń. Na ramionach miał jasny prochowiec z charakterystyczną kraciastą potrzewką barbery. Otworzył tylne drzwi auta, wyjął elegancką skórzaną aktówkę, nacisnął przycisk pilota blokującego zamki i wytwornym ruchem dłoni w zamszowej rękawiczce wskazał brodaczowi budynek komendy. Sekretarka zastukała we framugę drzwi obitych grubą dermą, uchyliła je nie czekając na zaproszenie i oznajmiła. Dyżurny dzwonił, że już idą, mówił szef, żeby ewentualnie uprzedzić. Oni zdziwił się generał grzelak. Miał być tylko jeden Niemiec. I jest, przytaknęła. Jeden Niemiec i jeden tłumacz. Komendant wojewódzki policji machnął ręką. Co miało łączyć polecenie zamknięcia drzwi z zapewnieniem, że w razie czego da sobie radę. Dziesięć minut później goście siedzieli w fotelach, odpowiedziawszy najpierw na pytanie, czy ewentualnie czegoś się napiją. Niemiec przybrał uprzejmą minę, tłumacz wydawał się zakłopotany. Sama jego obecność świadczyła o braku zaufania do kompetencji lingwistycznych polskiej policji. Pan Joachim Richter tłumacz skinął głową w stronę dżentelmena w muszce. Jak panu generałowi wiadomo, jest z kierownictwa prokuratury generalnej w Hamburgu. Pan prokurator urodził się w Gdańsku tuż przed zakończeniem wojny, a jego ojciec był wtedy jednym z szefów policji wolnego miasta. Można powiedzieć, że pańskim odpowiednikiem. Generał uniósł brwi. Był szczerze zaskoczony. Niemiec wykorzystał to, aby przejąć inicjatywę. Genał. Potwierdził i powoli wypowiedział kilka zdań, nie za dużo naraz, aby nie komplikować pracy tłumacza. Pan Richter mówi, że jego ojciec kochał swoją pracę i traktował ją nie tylko jako powołanie, ale również hobby. Przez całe życie zawodowe w Gdańsku, a potem w Niemczech, gromadził policyjne odznaki i emblematy. 40 lat działał w International Police Association, co pozwalało mu jeździć po całym świecie i uzupełniać kolekcje. Przetłumaczył brodacz. Generał Grzelak z uznaniem pokiwał głową, co zachęciło Niemca do dodania kolejnych kilku zdań. Zbiór uchodzi za unikalny, odezwał się tłumacz. Zawiera kilka zabytkowych medali policyjnych, których ostatnie zachowane egzemplarze znajdują się w kolekcji pana Richtera. Osoby prywatne i muzea oferują za nią bardzo duże pieniądze, dodał konfidencjonalnie, najwyraźniej już od siebie. Komendant odruchowo dotknął metalowego znaczka na prawej kieszeni munduru. Jeśli możemy tę wyjątkową kolekcję uzupełnić o współczesne odznaki polskiej policji zaczął, ale tłumacz udaremnił deklarację gestem dłoni. Nie o to chodzi, panie generale. Rzecz w tym, że starszy pan Richter zmarł jakiś czas temu i zostawił zbiór synowi. Pan prokurator zaś, ponieważ znał sentyment ojca do rodzinnego Gdańska, Postanowił podarować kolekcję miastu, a konkretnie komendzie wojewódzkiej, dla upamiętnienia służby ojca w Gdańskiej Policji. Grzelak za nie mówił, przez co zapanowała chwila kłopotliwej ciszy. Niemiec przerwał ją, wygłaszając kolejną kwestię, tym razem nieco uroczyście. Pan prokurator pyta, tłumacz odezwał się identycznym tonem, czy uczyni pan zaszczyt rodzinie Richterów i przyjmie ten dar. Oraz czy znajdzie się miejsce dla kolekcji w policyjnym muzeum lub izbie pamięci. Oczywiście prawnicy pana prokuratora przygotują stosowne dokumenty, przekazanie praw i umowę darowizny. Niewykluczone, że zgodnie z przepisami trzeba będzie zapłacić od niej podatek, ale to bierze na siebie niemiecka sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Generał Grzelak niespokojnie poruszył się w fotelu. Darowizny, podatki, konszachty z prokuraturą generalną Hamburga i szwabska kolekcja, na którą gorączkowo i bezskutecznie szukał pomysłu, wywoływały w jego świadomości coraz silniejsze turbulencje. Z dwojga złego wolałby, żeby zbiór Richtera został skradziony, a polska policja poproszona o pomoc w jego odzyskaniu. Dziękuję za ten gest, odparł kłaniając się gościowi, ale przyznam, że jestem zaskoczony. Muszę skonsultować to ze zwierzchnikami odpowiedzialnymi za kwestie współpracy z zagranicą. Brodacz przetłumaczył, a Joachimowi Richterowi nawet nie drgnęła powieka, jakby bezbłędnie przewidział asekurację komendanta. Skinął głową, wskazując gestem dłoni swój bilet wizytowy leżący na stoliku przed szefem gdańskiej policji i zaproponował kontakt za kilka dni. Oczywiście. Generał Grzelak z wyraźną ulgą się zgodził. Następnie odprowadził wzrokiem prawą dłoń Niemca, która sięgnęła po aktówkę. Richter otworzył ją i wyjął co najmniej dwustustronicowy skoroszyt połączony spiralą z metalowych kółek. Pan prokurator, wtrącił się tłumacz, chciałby pozostawić panu spis kolekcji swojego ojca. Naturalnie, generał wstał z fotela uznając, że tak ważnego dokumentu nie wypada przyjmować na siedząco. Richter poszedł w jego ślady, choć chyba odebrał to jako wyraźny sygnał do pożegnania. Wręczył skoroszyt, uścisnął dłoń komendanta, podziękował za spotkanie i wyraził nadzieję, że wkrótce nadejdzie okazja do następnego. Generał Grzelak potwierdził, choć nie zabrzmiało to szczerze. Kolekcja przedwojennego niemieckiego policjanta i całe to zamieszanie były mu teraz potrzebne, jak dziura w moście. Uśmiechnął się sztucznie i odprowadził gości do sekretariatu. Wrócił do gabinetu, klapnął na fotel i machinalnie sięgnął po spis starego Richtera. Wykonano go na zlecenie domu aukcyjnego we Frankfurcie nad Menem, a to pozwalało przypuszczać, że podarowanie zbioru Polakom wcale nie było takie oczywiste. Na ostatnich stronach znajdowała się wycena z pieczątką rzeczoznawcy. Komendant wojewódzki policji w Gdańsku. Zerknął na wartość końcową i dopiero wtedy naprawdę zakręciło mu się w głowie. Prokurator rejonowy uchylił drzwi wylęgarni, czyli pokoju najmłodszych pracowników, ale wewnątrz nie było żywej duszy. Obrzucił kontrolnym spojrzeniem pryzmy akt i już zamierzał się cofnąć, gdy jego uwagę zwróciła karykaturalnie wielka lupa leżąca na jednym z biurek. Podszedł bliżej, wziął ją do ręki i zaciekawiony spojrzał przez soczewkę na teczkę jakiejś sprawy. Lupa miała rozmiar małej patelni i powiększała tak, że mogłaby zrobić karierę w astronomii. Prokurator zdążył jeszcze przeczytać treść wygrawerowanej tabliczki na rękojeści, gdy za plecami usłyszał dyskretne chrząknięcie. Odwrócił się. Zanim stał lekko zmieszany młody brunet o wesołych oczach i twarzy trochę przypominającej Szona Konerego z pierwszych filmów z Jamesem Bondem. Był tuż po aplikacji, od paru tygodni pracował na etacie asesora. Nazywał się Jakub Kania i najwyraźniej właśnie wrócił z toalety, bo osuszał dopiero co umyte dłonie, wycierając je o spodnie. – To pańskie? Szef gdańskiej rejonówki pomachał lupą jak policyjnym lizakiem i raz jeszcze zerknął na tabliczkę. Wybitnemu detektywowi, przeczytał. Żart kolegów z harcerstwa. Brunet zaczerwienił się niczym pensjonarka i cała jego bondowość nagle przepadła. Bawiłem się wtedy w rozwiązywanie zagadek z przeszłości. Prokurator rejonowy nie wydawał się uwiedziony tym wyznaniem. Panie kolego, chrząknął oficjalnie. Przesłałem panu dziś rano spis niemieckiej kolekcji odznak i medali z naklejoną karteczką, żeby rzucił pan na to okiem i pojawił się u mnie w tej sprawie. Tak jest, oświadczył asesor. Ale jeszcze nie zdążyłem przejrzeć rejestru do końca, choć znalazłem już pewne uchybienia. Prokurator popatrzył na niego zdziwiony. Uchybienia? Pan nie miał wszczynać dochodzenia, tylko to przejrzeć i przyjść pogadać. Wobec tego zawiodła komunikacja, odparł Jakub Kania, bez cienia obaw, jakby za jego stwierdzeniem wcale nie krył się zarzut pod adresem zwierzchnika. Patrzył na szefa spokojnie, był jednak gotowy do pojedynku. Mniejsza z tym. Prokurator rejonowy poddał się bez walki, choć lubił stawiać na swoim. Panie Kubo, zaczął zupełnie innym tonem Jest tak. U komendanta wojewódzkiego policji. Pojawił się parę dni temu nasz kolega po fachu, niejaki Joachim Richter, gruba ryba z prokuratury generalnej Hamburga, syn właściciela tej kolekcji, wskazał rejestr leżący na biurku. Kuba słuchał uważnie. Tatuś pana Richtera, kontynuował szef, okazał się jednym z dyrektorów policji wolnego miasta Gdańska. Przeżył wojnę i potem był szychą w komendzie w Hamburgu. Ale przez całe życie zawodowe zbierał policyjne naszywki, odznaki i medale. Uskładał niezłą kolekcję, którą jego syn postanowił podarować Gdańskowi. Dlaczego? Spytał rzeczowo Kuba i skrzyżował ręce na piersiach. Nie wiem, wyznał prokurator rejonowy. I mówiąc szczerze, mało mnie to obchodzi. Komendant Grzelak jakoś zbył pana prokuratora Richtera, po czym poleciał z tym do wojewody. A wojewoda doznał olśnienia. Nie rozumiem, zwierzył się asesor. Ja też nie do końca. Szef zrobił porozumiewawczą minę. Ale w urzędzie wojewódzkim uknuli, że komendant przyjmie ten cały bałagan. Najpierw zrobi się wystawę w muzeum Miasta Gdańska, a potem policja znajdzie dla kolekcji Richtera salkę w budynku na biskupiej górce. Oficjalne przekazanie zbioru ma nastąpić 1 września w rocznicę wybuchu wojny. Z wielką pompą i pod modnymi teraz transparentami Polsko-Niemieckiego Pojednania. Mają być ludzie z rządu federalnego i jakiś nasz minister. Przemówienia i tak dalej. W Rewanżu staremu Richterowi wojewoda chce ufundować tablicę w dawnym prezydium policji Przeokopowej. tam gdzie teraz mieści się delegatura Urzędu Ochrony Państwa. Kojarzy pan Kuba skinął głową. Pewnie Niemcy przy okazji sypną trochę grosza na restrukturyzację pomorza, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby wojewoda połakomił się na parę policyjnych medali i odznak, uznał szef. Ale to już nie nasza broszka. My zostaliśmy włączeni do komitetu organizacyjnego tej zabawy i musimy nawiązać współpracę z prokuraturą w Hamburgu, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik. I to jest pana zadanie. Pytania? Asesor zastanowił się przez chwilę. Pytań nie mam, ale znalazłem tu. dotknął dłonią z koroszytu. Panie kolego. Prokurator rejonowy znów się usztywnił. Był pan w wojsku? Nie. A ja byłem, po studiach, w centrum szkolenia oficerów politycznych w łodzi. Zapamiętałem stamtąd sierżanta, który każdy rozkaz kończył słowami. Wykonać? O trudnościach meldować po wykonaniu. Prokurator odłożył lupę i zadowolony z cytatu wyszedł z wylęgarni. Marzec 1939 roku. Ogień był już wszędzie. Pękały szyby, płomienie galopowały z pokoju do pokoju, prześlizgiwały się pod drzwiami, wyły w kanałach wentylacyjnych i torowały sobie drogę do kolejnych pomieszczeń. W kilka sekund pochłaniały obrazy, nad którymi malarze trudzili się tygodniami, stojąc przy sztalugach i dobierając odcienie farb. Podcinały nogi krzesłom wiadalni, stołom i biurkom, a te padały na podłogę jak śmiertelnie ranne zwierzęta. Spopielały setki misternie oprawionych tomów pisanych przez myślicieli i poetów. Książki, dywany, antyczne meble, Olejne pejzaże, portrety i martwe natury stawały się nie tylko ofiarami, ale i sprzymierzeńcami ognia, podsycały go, karmiły i dostarczały mu sił do kontynuowania dzieła zniszczenia. Pałac w Uderstein, jedna z najwspanialszych rezydencji magnackich na niemieckim Śląsku, właśnie przestawał istnieć. Zawiadomiono telefonicznie Foyerweya w Raciborzu, choć przyjazd strażaków właściwie nie miał już sensu. Żywioł unicestwiał siedzibę fontrawiców w piekielnym tempie, jakby wielowiekowa tradycja rodu stanowiła materiał łatwopalny, jakby wszystko, co szeptano o tutejszych grafach, rzeczywiście było windykacją diabła, który dziś upomniał się o swoje. Wokół jak wamoku poruszali się ludzie. Przykucali trzymając się o za głowy, krzyczeli lub biegali wzdłuż nieprzekraczalnej granicy gorąca bijącego od pożaru. Co chwilę ktoś usiłował się przedostać do płonącego piekła z wiaderkiem pełnym wody, co było groteskowe niczym wybieranie łyżeczką do deseru wody stonącego Transatlantyku. W środku apokalipsy stał nieruchomo z rękami opuszczonymi wzdłuż ciała wysoki, chudy młodzieniec z wyraźnym dołkiem w brodzie. Wyglądał na sparaliżowanego sytuacją, ale myślami był bardzo daleko stąd. Właśnie tak wyobrażał sobie koniec starego świata. Kres porządku, który trzeba wypalić ogniem i zetrzeć jego popiół z powierzchni ziemi, aby mógł się pojawić nowy człowiek i nowy ład. Młodzieniec miał dopiero dwadzieścia jeden lat. Święcie jednak wierzył w swoją misję i plan, jaki obmyślił, aby ją urzeczywistnić. Był pewny, że poświęci jej życie. Już poświęcił. Oprzytomniał w momencie, gdy podeszła do niego starsza służąca trałwiców. Panie rząd, co? Zaczęła, ale głos na chwilę ugrząsł jej w krtani. Ludzie mówią, że to pan wyniósł z płomieni małą Ingrid. To prawda? Nie z płomieni. Odparł młodzieniec, nawet nie patrząc w stronę służącej. Ingrid musiała zemdleć od dymu, bo leżała na podłodze. Zabrałem ją z jej pokoju, zanim jeszcze pojawił się tam ogień. W ostatniej chwili udało się. Nie udało się! przerwała mu kobieta, wybuchając szlochem. Ona nie żyje! Zakryła twarz dłońmi i opanowała się dopiero po chwili. Przyjechał lekarz, dodała, tłumiąc płacz. Ratował Ingrid, ale nie pomogło zatrucie, powiedział. Gazem, który wziął się z czegoś, co musiało się tlić w pokoju. Wieczne odpoczywanie, raczej dać panie. Kobieta przeżegnała się, ale kiedy otarła oczy, zauważyła, że młodzieniec z dołkiem w brodzie nawet nie drgnął. Stał bez ruchu, jakby wiadomość o śmierci Ingrid zmieniła go w słup soli. Wpatrywał się w płonący pałac, jednak służąca nie miała pewności, czy cokolwiek do niego dociera. Był kompletnie otępiały. Graf kazał przekazać panu tę straszną nowinę i prosić, aby przyszedł pan na plebanie, gdzie oboje z żoną czuwają przy córeczce. Boże jedyny, znów się rozpłakała. To była taka śliczna dziewczynka. Nie odezwał się ani słowem. Służąca uznała, że to rezultat wstrząsu nerwowego, wywołanego śmiercią Ingrid, którą rządca kochał jak własne dziecko. Pomyślała, że zawsze był dumny i że nie chce przy niej okazywać słabości, czym prędzej odeszła. Młody człowiek rzeczywiście z trudem panował nad emocjami. Odprowadził wzrokiem służącą zmierzającą w stronę parku, a potem rozejrzał się po okolicy. Dopiero, gdy upewnił się, że ludzie się rozpierzchli, jest zupełnie sam, uśmiechnął się i z radości zacisnął dłonie, aż pobielały mu kostki. Rozdział drugi. Kwiecień 1997 roku. Urzędnik gdańskiego oddziału głównej komisji badania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Nie lubił Jakuba Kani i miał ku temu solidne podstawy, określone polskim kodeksem obyczajowym. Kania był z Gdyni, on z Gdańska. Kania był przystojny, on nie. Kania podobał się dziewczynom, on nie. Kania był lubiany, on nie. Kania skończył prawo, on nie. Lista tych, on nie, ciągnęła się jeszcze długo, ale najgorsze było to, że główna komisja nie mogła odmówić Kani udostępnienia akt. Urzędnik dwoił się i troił, aby temu zapobiec, jednak nic nie wskurał. Legitymacja prokuratury rejonowej zrobiła swoje. Z kubą znali się jeszcze ze studiów, które przyszły referent komisji rozpaczliwie usiłował doprowadzić do końca, ale wykładowcy mieli na ten temat odmienne zdanie. Przez chwilę obaj studenci należeli nawet do jednego koła naukowego, tyle że nie doszły absolwent prawa, doskonalił się głównie w sztuce do pisanych na kolegów do dziekana. Napisał też na Kubę, chociaż chodziło o błahostkę, zrobił z niej sprawę wagi państwowej, piętnując go niczym wroga publicznego. Dziekan wezwał ich obu. Przeczytał denuncjację na głos z wyraźnym wstrętem, po czym zadał autorowi donosu jedno tylko pytanie. Dlaczego w swoim utworze pisze pan o panu Kani per on przez duże O i duże N? Donosiciel chrząknął zakłopotany. Nie spodziewał się ataku z tej flanki. Zerknął z podełbana siedzącego obok Kanie i wyjaśnił. Chciałem podkreślić jego sprawstwo w tej sprawie, panie profesorze. Dziekan zdjął okulary do czytania i schował je do etui, a to powolnym ruchem umieścił na biurku, po czym wierzchem dłoni zmiótł z blatu niewidoczny paproch. Szanowny panie, zwrócił się do przyszłego referenta głównej komisji. Zechce pan przyjąć dwa zalecenia. Po pierwsze, na moim wydziale donosy budzą od razu i tak będzie dopóki zasiadam w tym fotelu. Po drugie, jeśli używa pan zaimka on w takiej wersji, proszę łaskawie zapamiętać, że w ten sposób piszemy tylko o Bogu i o oleju napędowym. To wszystko, żegnam panów. Najwyraźniej upokorzenie sprzed kilku lat ciągle jeszcze dawało o sobie znać, bo na widok Jakuba kani urzędnik głównej komisji skrzywił się, jakby ugryzł cytrynę. Zdawkowo kiwnął głową, odpowiadając na powitanie i bez słowa otworzył pokój służący do przeglądania akt. Przepuścił gościa przodem, ale tylko po to, aby zamknąć za nim drzwi. Ostentacyjnie zagłośno. Kuba cierpliwie czekał. Rozłożył na stole blok do notowania, zatemperował ołówek i ze stoickim spokojem oglądał portrety wydrukowane na planszach stojących na podłodze i opartych o ścianę. Przedstawiały rotmistrza Pileckiego, generała Nila, sanitariuszkę Inkę i kilka innych ofiar stalinizmu. Znak czasów. Kiedy główna komisja była tylko od zbrodni hitlerowskich, ludzie spod ściany nie podlegali jej śledztwom. Po prostu nie zamordowali ich hitlerowcy. Koniec wyjaśnień. Sprawiedliwość oddano im dopiero parę lat temu, gdy komisja zajęła się zbrodniami przeciwko narodowi polskiemu. Również tymi dokonanymi samoobsługowo. Na Polakach przez Polaków zamienionych przez ideologię w kukły. Bezwolne, ale morderczo sprawne w niszczeniu tych, którzy kult jednostki uznali za nieludzki i szkodliwy. Urzędnik wrócił dopiero po kwadransie, choć akta miał już przygotowane i mógł je przynieść w ciągu minuty. Z flegmatyczną miną bardziej porzucił niż położył na brzegu stołu kilka grubych tomów akt, po czym wyszedł bez słowa. Kuba odsunął krzesło, wstał, przeniósł dokumenty na swoje miejsce i zabrał się do ich przeglądania. Znał te akta, a jednak dłonie lekko mu drżały. Przeglądał zdjęcia, szkice sytuacyjne i dowody zbrodni dokonanej na obrońcach Poczty Polskiej w Gdańsku. Walczyli do wieczora 1 września. Silnie poparzeni, poddali się po podpaleniu budynku miotaczami ognia. Aresztowano, ich bito, wreszcie wyrokiem niemieckiego sądu polowego 38 osób skazano na śmierć. Rozstrzelano, zakopano, zadeptano grób. Nikt nie wiedział gdzie. Pięćdziesiąt dwa lata później, wybierając ziemię pod fundament nowego budynku na gdańskiej zaspie, łyżka koparki zagarnęła fragmenty ludzkich szkieletów. Obok znajdowały się resztki pocztowych mundurów i zaśniedziały Ryngraf z Matką Boską. Odnalezienie miejsca pochówku pierwszych bohaterów II wojny zelektryzowało całą Polskę, ale Kubę interesowało coś zupełnie innego. Pochylony nad stołem, starannie wertował zeznania świadków i ustalenia historyków badających zbrodnie. Przekładał kartkę za kartką, czytał i od czasu do czasu robił notatki. Nagle się wyprostował. Wyjął z kieszeni klucze i położył je na otwartej stronie akt, żeby się nie zamknęła, po czym wstał z krzesła. Zrobił kilka kroków, by wyciszyć emocje, potem zerknął w akta raz jeszcze, jakby chciał się upewnić. Że wcale mu się to nie przywidziało. Zanotował sygnaturę akt, numer strony i spakował swoje rzeczy. Odczuwał satysfakcję, ale również chłodny powiew obawy. To, co odkrył, w żadnym wypadku nie mogło się dobrze skończyć. Może pan powtórzyć? Twarz wojewody gdańskiego, Janusza Biernata zrobiła się purpurowa ze złości, a na czoło wystąpiła gruba, pionowa żyła. Prokurator rejonowy spełnił prośbę. Wojewoda zamknął oczy, jakby wszystko, co przed chwilą usłyszał, miało być tylko symulacją koszmarnego snu, ale nic to nie dało. Mówi pan, że jak ten gówniarz się nazywa? Szepnął nie podnosząc powiek. Jakub Kania, odpowiedział uprzejmie prokurator. A skąd on w ogóle wziął się w naszym komitecie? spytał końśliwie wojewoda. Prokurator rejonowy wzruszył ramionami. Najlepiej w firmie, mówi po angielsku. Pomyślałem, że dogada się z tymi z Hamburga. Siedzący obok komendant wojewódzki policji uniósł brew. Starał się to maskować, ale widać było, że nieźle się bawi. Od początku radził, żeby całą tę kolekcję spuścić w kiblu, ale nie, wojewoda się uparł. No to teraz ma, pomyślał generał Grzelak i wnikliwie obejrzał paznokcie swojej prawej dłoni. Jak ten gnojek się do tego dobrał? spytał Biernat, kręcąc głową. Dałem mu spis zbioru Richtera, wyjaśnił prokurator. Żeby się zapoznał i miał pojęcie o sprawie, ale on najwyraźniej nie zrozumiał i zaczął w tym grzebać. Grzebać? Zaniepokoił się wojewoda. A może to jakiś człowiek opozycji? Nie, prokurator rejonowy uciął domysły machnięciem ręki. Zwykły upierdliwiec. No i co? No i znalazł w tej kolekcji znaczek polskiej policji sprzed wojny. Taki okrągły z numerem służbowym. Granatowi nosili go na rzemiennych paskach. Do rzeczy, zirytował się Biernat, co z tą odznaką? No więc Kuba, ten chłopak ode mnie, nabrał podejrzeń co do jej wyceny. Według rzeczoznawcy wynajętego przez Richtera jest ona warta prawie dwa tysiące marek. Kania zadzwonił do znajomego kolekcjonera, który też gdzieś zadzwonił, i okazało się, że owszem. Taka odznaka to dość rzadki eksponat, ale można ją dostać za równowartość 300 góra 400 marek. W tej sytuacji sprawdził parę innych fantów z kolekcji, no i szybko się kapnął, że historia się powtarza. Wyszło na to, że te najdroższe medale schodzą na giełdach po znacznie niższych cenach, a te unikalne i rzekomo jedyne na świecie znajdują się też w paru innych zbiorach. Mówiąc wprost, pan prokurator Richter próbował nas wydymać, licząc, że nie zajrzymy darowanemu koniowi w zęby, podsumował prokurator, robiąc wymowną minę. Nadal nie widzę związku, uznał wojewoda. Już mówię, odparł szef rejonówki. Zakładając próbę oszustwa polegającą na zawyżeniu wartości kolekcji, Kania postanowił prześwietlić ofiarodawcę tego rzekomego skarbu. Był jakiegoś profesora od historii Gdańska, sprawdził w archiwum dyrektorów prezydium policji z czasów wolnego miasta i trafił na trop, który następnie doprowadził go do śledztwa w sprawie poczty polskiej. Teraz wystarczyło pójść do głównej komisji badania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, przejrzeć akta i znaleźć potwierdzenie lub zaprzeczenie. Więc poszedł i znalazł. Stary Richter ma na rękach krew pocztowców zamordowanych na zaspie. De facto jest zbrodniarzem wojennym. Wojewoda Biernat wykonał palcem wskazującym ruch metronomu łączący komendanta policji i prokuratora rejonowego. I wy nic o tym nie wiedzieliście? Generał Grzelak wydał wargi i nie odpowiedział ani słowem. Milczenie zawsze było jego ulubioną odpowiedzią na pytania, na które odpowiedzieć nie umiał. Szef rejonówki wziął wyjaśnienia na siebie. Sprawdziłem. Heinz Richter, ojciec Joachima, nigdy nie figurował w polskich rejestrach osób poszukiwanych za zbrodnie wojenne. U wojewody pojawił się błysk wokół. To może ten kania pieprzy głupoty? Zapytał z nadzieją. Obawiam się, że nie. Tysiące hitlerowców, którzy mieli za uszami coś, co podpadało pod przestępstwa wojenne. Nigdy nie usłyszało w swoim kraju zarzutów, dzięki czemu ich nazwiska nigdy nie wypłynęły. W gabinecie zapadła cisza. Prokurator rejonowy rozparł się na krześle z miną pokerzysty, który zna karty pozostałych graczy przy stole. Uniósł palec grubości serdelka i wycelował go w komendanta wojewódzkiego policji. Co nie zmienia faktu, że jeśli ty przyjmiesz kolekcję Richtera, popatrzył na niego oskarżycielsko. A pan, przeniósł wzrok na wojewodę, ufunduje tablicę pamiątkową Skurwielowi, który brał udział w egzekucji pocztowców, to na następnym spotkaniu w tym gabinecie z naszej trójki wezmę udział już tylko ja. Bo na waszych miejscach będą siedzieć inni faceci, rozumiecie? Wojewoda bębnił palcami w blad stołu. Moi ludzie już wszystko ustalili z Hamburgiem. Negocjują donacje dla gmin naszego regionu. Jęknął. I co ja mam teraz powiedzieć Niemcom? Prawdę! Generał Grzelak podniósł się i sięgnął po czapkę leżącą na sąsiednim krześle. Pamiętaj, Janusz, prawda nas wyzwoli. Wszyscy trzej pożegnali się krótko i chłodno. Na schodach urzędu generał Grzelak usłyszał brzęczenie telefonu w kieszeni płaszcza. Nie lubił tych nowych wynalazków, ale komórkę nosił, bo musiał. Odebrał. Jesteś już sam? spytał wojewoda. Tak, rejonowy właśnie wsiada do auta. Zatrzymać go? Nie. Wróć do mnie na chwilę, co? Musimy pogadać, a przy nim nie chciałem. Parę minut później generał znów pojawił się w sekretariacie szefa województwa i gestem wyjaśnił, że coś jeszcze zostało do załatwienia. Sekretarka nie oponowała, choć przez chwilę nabrała podejrzeń. Komendant po raz pierwszy od dwóch lat przed wejściem do gabinetu nie zatrzymał wzroku na jej biuście. Wojewoda stał przy parapecie twarzą do okna. Siadaj, powiedział. Co jest? Słyszałeś tego kutafona? Janusz Biernat odwrócił się oburzony. Na następnym takim spotkaniu w tym gabinecie z naszej trójki będę już tylko ja przedrzeźniał szefa rejonówki, choć wcale nie było mu do śmiechu. Odpuść. Machnął ręką komendant. To tchórz. Chciał się z nami spotkać, żeby mieć dupochron. Że jakby co, to on ostrzegał. Wojewoda usiadł za biurkiem. Głęboko się nad czymś zastanawiał. A ty, serio mówiłeś z tą prawdą? spytał komendanta. Że niby nas wyzwoli? Grzelak przyjrzał mu się uważnie. A co? A to, że ja chcę jednak zagrać w tę grę z Niemcami. Niech sobie ten cały Richter myśli, że jestem taki głupi, jak on mądry. Niech dają kasę. W przyszłym roku wybory samorządowe. Powiem ci w zaufaniu, że zamierzam kandydować na marszałka województwa. Ty? Zdziwił się Grzelak. Przecież reprezentujesz rząd i swoje ugrupowanie polityczne. I co z tego mam? Nie widzisz, co się dzieje w tym kraju? Za chwilę władzę przejmie opozycja, a ja będę szukał roboty. W samorządzie można się ustawić na wiele kadencji. Gdybym tak załatwił dofinansowanie dla regionu, ludzie by o tym pamiętali. Chcesz przejąć tę kolekcje? Przestraszył się komendant. Ja? Zdziwił się wojewoda. Ja nie. A kto? Ja? Nie musisz osobiście. Weźmiesz urlop albo zachorujesz. Masz przecież zastępców. Generał bił się z myślami. Tablica dla Richtera też będzie? Spytał. Pomyślimy, odparł wojewoda z chytrą miną. Tablica nieważna, napis ważny. Jak się napisze, że policjant z wolnego miasta przekazał Gdańskowi kolekcję, to co w tym złego? W końcu powiedzieliśmy Niemcom, że tablica zostanie wmurowana w ścianę dawnego prezydium policji, tak czy nie? Komendant potwierdził. No, kontynuował szef województwa. To się ją tam umieści, ale od strony dziedzińca, nie od ulicy. Budynek należy do łopu, i sam wiesz, że jest strzeżony jak więzienie Alcatraz. A pierwszego września pootwiera się te wszystkie bramki i szlabany. Na godzinę. Tyle zajmie uroczyste odsłonięcie w obecności naszych i ichniejszych oficjeli. A potem łop zamknie swoją twierdzę z powrotem i ślus. Nikt tam nie wejdzie i nikt nie będzie oglądał żadnej tablicy. Co z rejonowym? Komendant podrapał się w głowę. Mam przyjaciół w Ministerstwie Sprawiedliwości. Biernat najwyraźniej przemyślał i te kwestie. Pogadają z nim. Może go postraszą, może coś mu obiecają. Zobaczymy. Będzie trzymał mordę na kłódkę. Nim się nie martwię. A kim? Tym gnojkiem od niego westchnął wojewoda. Kanią. To niech mu ci z ministerstwa też każą siedzieć cicho. Może i tak, powiedział wojewoda bez przekonania. Ale ten gówniarz wygląda na idealistę, a tacy są nieobliczalni. Oczywiście postaram się go zakneblować. Koledzy z resortu pogadają z rejonowym i o tym. W każdym razie dobrze by było mieć na kanie coś jeszcze. Może byś mu się przyjrzał, co? Spytał, obrzucając komendanta badawczym spojrzeniem. Generał Grzelak bawił się orzełkiem na czapce. Nie te czasy, westchnął z sentymentem, dotykając godła, które kiedyś nie miało korony, a królową Polski była milicja. Oficjalnie nic nie mogę zrobić. Ale mam takiego zaufanego aspiranta, oświadczył powoli z obietnicą w głosie. Tylko pamiętaj, pogroził biernatowi palcem. To cię będzie kosztować. Szef województwa gdańskiego po raz pierwszy tego przedpołudnia promiennie się uśmiechnął. Jakub Kania przyklęknął na poboczu jezdni, z wewnętrznej kieszeni kurtki wyjął długopis i podważył nim but leżący na skraju asfaltu. Był to wysoki trzewik za kostkę, starannie zasznurowany. A mimo to zsunął się stopy człowieka, którego pakowano właśnie do czarnego worka. Pół godziny wcześniej lekarz dokonał wstępnych oględzin, sunął martwemu spodnie, zbadał temperaturę zwłok termometrem włożonym w odbyt i opisał obrażenia. Kiedy już pokazał je Kubie, jak na lekcji anatomii, zdjął gumowe rękawiczki, rzucił je na pobocze i kiwnął na ludzi z zieleni miejskiej, że nadeszła ich kolej. Dwóch starszych mężczyzn w firmowych uniformach pogrzebowych poradziło sobie w mgnieniu oka. Mężczyzna w worku trafił do blaszanego karawanu, a ten dokonał kilku manewrów zawracania na wąskiej jezdni zagrodzonej wrakami i ruszył w kierunku gdeńska. Lekarz sprawdził czas. Po raz ostatni zerknął na wypisane przez siebie zaświadczenie, upewniając się, że niczego w nim nie brakuje, uścisnął dłoń Kuby, machnął ręką w kierunku policjantów i szybkim krokiem udał się do swojego auta. Śpieszył się na obiad. Żona zrobiła dziś pierogi z mięsem, a on je uwielbiał. Na miejscu tragedii zrobiło się cicho. Dwie karetki pogotowia zabrały starsze małżeństwo z auta, w które czołowo uderzył samochód mężczyzny w trzewikach. Sygnały ostrzegawcze ambulansów roztopiły się już w odległych odgłosach miasta. Straż pożarna podniosła wraki i przesunęła je na pobocze. Policja dokonywała pomiarów i uzupełniała kwity, notując personalia świadków zdarzenia i zapisując rubryki protokołu oględzin. Na poboczu zostały odłamki szkła, niebieskie rękawiczki lekarza kontrastujące z plamami krwi, i starannie zasznurowany drzewik. To nie był pierwszy wypadkowy but jakubakani, na drogowe masakry z reguły wysyłano prokuratorski plankton. Jeździli na nie najmłodsi i najmniej doświadczeni, mieli się uczyć kierować czynnościami i nabywać zawodowej rutyny, dzięki której później nie wymiotowali i nie mdleli na miejscu zbrodni. W czasie dyżurów policja zabierała prokuratorskich żółtodziobów z domów nawet w środku nocy. Kiedy wypadek zdarzył się podczas ich godzin urzędowania, Między siódmą trzydzieści a piętnastą wiadomo było, że przełożony wyśle któregoś z asesorów. Dziś trafiło na Kubę. Jadka na siódemce usłyszał. Startuj, młody, bo nie ma czasu. Trzeba odblokować trasę do Warszawy, bo zaraz zrobi się korek po Elbląg. Jasne, siódemka. Trasa do Warszawy, droga śmierci. Szlak ludzi, którzy nieustannie się śpieszyli, nie wiadomo dlaczego byli przekonani, że między dwoma pasami ruchu podzielonymi białą linią istnieje jeszcze trzeci, niewidzialny, ale umożliwiający wyprzedzanie. Co roku liczba wyznawców tej teorii malała o kilkudziesięciu zabitych, jednak ich miejsce zajmowali nowi. Dwie godziny później wrócił do firmy, nie przestając myśleć o bucie. Kiedyś podczas wypadku na obwodnicy Trójmiasta był świadkiem rozmowy dwóch funkcjonariuszy drogówki. Wezwałem lekarza do tego nieprzytomnego, zameldował młody policjant sierżantowi w białej czapce. Nie nieprzytomnego, tylko trupa, rzucił flegmatycznie stary wyjadacz. Skąd wiesz? Zapamiętaj sobie, odparł sierżant. Jak wyskakują z kapci, to znaczy, że nie żyją. Kuba spojrzał w stronę człowieka leżącego nieruchomo na jezdni, w nienaturalnej pozie. Jedna z jego stóp była bosa, druga tylko w skarpetce. Od tamtej pory nie dawało mu to spokoju. Zwłaszcza, że prawidłowość powtarzała się we wszystkich drogowych zdarzeniach ze skutkiem śmiertelnym, w których uczestniczył. Dziś również. Jaka siła powodowała, że ofiarom wypadków spadały buty? Siła uderzenia? Nagłe obkurczenie się stóp, potworna inercja, wywołana szokiem skumulowanym w ostatnich dramatycznych sekundach życia? Zanotował, że musi to sprawdzić i zaczął pisać postanowienie o sekcji zwłok mężczyzny z siódemki, gdy zadzwonił telefon na biurku. Ja musiał patrzeć na wyświetlacz, aby wiedzieć od kogo. Jest pan? Spytał prokurator rejonowy, jakby fakt odebrania połączenia nie był tego dostatecznym dowodem. No tak. Odparł Kuba, zastanawiając się nad brakiem logiki pytania. Szef musiał być zestresowany. To niech pan pada czekam. Gabinet nie był imponujący. Proste biurko pamiętające PRL, jego rówieśniczka szafa, obok godło a na sąsiedniej ścianie zdjęcie prokuratora rejonowego, wykonane w czasach, gdy nie miał jeszcze sportowej sylwetki zapaśnika Sumo. Pod ścianą dwa krzesła i okrągły stolik który wiecznie się chwiał, bo jak dotąd nikt nie wymyślił podkładki zdolnej go ustabilizować, choć pracowały nad tym dwa pokolenia inżynierów z rejonówki. Siadaj, szef wskazał krzesło. Mogę ci mówić po imieniu? Naturalnie, zgodził się asesor. Bo widzisz, Kuba jest tak. Dziś przekazałem wojewodzie i generałowi Grzelakowi wszystko, co odkryłeś i przedstawiłem sprawę jasno. Jakub Kania wpatrywał się w niego ze spokojem i starannie skrywaną za nim ciekawością. Tak, tak, szef rejonówki odgadł pytanie, które Kuba zadawał sobie w myślach. Wkorzyli się jak cholera, ale zadziałało. A przynajmniej tak sądziłem wychodząc z urzędu wojewódzkiego. Chciałem ci od razu powiedzieć, że wygraliśmy i nie będzie żadnej szopki z kolekcją Richtera, ale byłeś na czynnościach. Kuba poruszył się niespokojnie. Tymczasem, kontynuował prokurator rejonowy, wojewoda zadzwonił do mnie pół godziny temu. Oświadczył, że z niczego się nie wycofuje. Chcą z Grzelakiem przyjąć kolekcję i wmurować tablicę staremu Richterowi. Kuba zarumienił się z oburzenia. Czy może mi pan pomóc to zrozumieć? Spytał. Nie wiem, chłopie. Rejonowy bezradnie rozłożył ręce. Nie wiem. Mogę się tylko domyślać, że w grę wchodzi darowizna na rozwój regionu, czyli gruba kasa od Niemców. Kasa. Powtórzył Kuba z namysłem, jakby chciał przypomnieć sobie znaczenie tego słowa. Czyli co? Jak dadzą nam 100 milionów marek, to ogłosimy, że 1 września 1939 roku Pocztę Polską i Westerplatte zaatakowali Eskimosi? Prokurator rejonowy chrząknął ostrzegawczo. No właśnie. Myślę, że w tej sytuacji najlepiej będzie, jeśli zwolnię cię z obowiązku uczestniczenia w pracach komitetu organizacyjnego. Dla twojego dobra. Mojego czy komitetu, który zamierza uhonorować mordercę pocztowców. Chciał zapytać Kuba, ale ugryzł się w język. Wstał. Nie muszę nadmieniać, szef uciekł wzrokiem, że obowiązuje cię w tej sprawie tajemnica służbowa. Asesor ciężko pokiwał głową i podszedł do drzwi. Kuba, zatrzymał go prokurator rejonowy, odwrócił się. Lubię cię i zależy mi, abyś tu pracował. Dlatego nie zrób jakiegoś głupstwa, tak? Tym razem Jakub Kania kiwnął głową ze znacznie większym przekonaniem. Tego, co właśnie planował, w żaden sposób nie potrafił nazwać głupstwem. Marzec 1939 roku. Główną nawę kościoła w Uderstein wypełniał szmer wiernych, przerywany co chwilę tłumionym szlochem kobiet. Przed ołtarzem, na katafalku, stała otwarta sosnowa trumna, w której spoczywała mała Ingrid. Miała na sobie niebieską sukienkę, którą tak bardzo lubiła za życia, i lakierki w tym samym kolorze zapinane z boku na cienkie białe paseczki. W splecionych dłoniach trzymała bukiecik stokrotek. Jej spokojna, dziecięca buzia, delikatnie dotknięta różem, żeby odpędzić trupią bladość, kontrastowała z przygnębionymi twarzami grafa von Trauwica, jego żony i dwóch synów, starszych braci Ingrid. Stali niemal dotykając się ramionami, nieruchomo jak posągi, na które ktoś nałożył żałobne ubrania. Arystokratyczna godność nie pozwalała im pokazywać łez i słabości ludziom niżej urodzonym, tłoczącym się za nimi w kościele. Każdy ze zgromadzonych w świątyni mieszkańców Uderstein pragnął choćby spojrzeć na martwą dziewczynkę. Dostępu do niej bronił czarny mur rodziny oraz czujne oczy rządcy stojącego z boku trumny, jakby na straży spokoju zmarłej, choć ten należał już do wieczności. Młodzieniec z dołkiem w brodzie, gestem dłoni udaremniał każdą próbę zbliżenia się do Ingrid i osobistego z nią pożegnania. Poza szuraniem podeszew o kamienną posadzkę, nawy nie wypełniały żadne dźwięki. Milczały organy, którym zabroniono grać marsza żałobnego. Milczał ksiądz, który nie mógł koncelebrować mszy świętej w intencji panienki von Traubic, będącej wyznania protestanckiego. Milczał pastor, przybyły z racji Boża, któremu nie wypadało odprawić nabożeństwa swojego obrzędu w Kościele Katolickim. Milczeli ludzie ocierający łzy chusteczkami wyjętymi z kieszeni pachnących naftaliną od świętnych ubrań. Głośny płacz wybuchł dopiero w chwili, gdy opuszczano wieko trumny, a płomyk gromnicy zdmuchnięty przez kościelnego zgasł jak córeczka grafów. Ingrid miała pozostać w kościele przez całą noc, zaś rodzina nie życzyła sobie, aby towarzyszył jej ogień. O świcie, w obecności kilkudziesięciu obywateli Uderstein, obaj duchowni wyszeptali swoje modlitwy. Trumne zabito gwoździami i złożono pod podłogą w krypcie trałwiców, których przodkowie ufundowali Kościół dla katolickiej wsi, choć sami odwiedzali go dopiero po śmierci. Czterech mężczyzn. Zakryło czarną czeluść kamienną płytą. Jeden z nich klęknął, sięgnął po kielni opartą o stojący obok kubeł zaprawą murarską i przywrócił posadzce dawny wygląd. Kilka minut potem, gdy elegancki, popielaty majbach trałwiców odjechał z placu przed kościołem, ludzie ciągle tu stali, jakby do bruku przykuł ich ciężar pytań pozostawionych bez odpowiedzi: Czy rodzina grafa wróci do Uderstein? Jaki los czeka wieś, która żyła z pałacu i gospodarstwa Trałwiców? Co teraz? Proboszcz zapewniał, że pan hrabia dźwignie ze zgliszcz siedziby rodu i znów w niej zamieszka z żoną i synami, inaczej nie pochowałby tu małej Ingrid. Kilka osób przytaknęło, ale większość kręciła głowami. Trałwicowie nie wrócą, to koniec, kara boska. Byli tacy, którzy przepowiadali ją od dawna. Gdy graf nie widział, spluwali za jego plecami, żeby odpędzić urok i żegnali się bojaźliwie, kiedy wyjeżdżał do Berlina. Pokojowa z pałacu szeptała, że Fontrałwic jeździ się tam spotykać z diabłem, że ma na te spotkania specjalny strój, a ona, pokojowa, za każdym razem pakuje mu go do walizki. Opisywała czarną pelerynę z kapturem uszytą zatłasu, z jednej strony błyszczącego, z drugiej matowego. Peleryna miała naszyte bluźniercze symbole i emblemat klubu okultystów przy Friedrichstrasse. Nikt w Uderstein nie miał pewności, co one oznaczają, ale odwrócony, satanistyczny krzyż rozumieli wszyscy. To, że graf sprowadzi do wsi Antychrysta i ściągnie na siebie gniew Boży, było tylko kwestią czasu. Zamiast szatana, hrabia przywiózł z Berlina młodzieńca z dołkiem w brodzie. I z identyczną peleryną. Został on plenipotentem trałwiców i zarządcą majątku, ale nie miał o tym zielonego pojęcia. Ci, co byli bliżej pałacu, mogli poświadczyć, nie było tak? Przez gromadę przeszedł pomruk potwierdzenia. Nowy rządca nie odróżniał pszenicy od owca i barana od owcy. Gospodarstwem się nie zajmował, za to przez cały czas knuł z dziedzicem Uderstein. Przed nocą zamykali się na długie godziny w bibliotece i czort wie, co tam robili. Może odprawiali obrzędy czarnej magii? Graf interesował się zjawiskami nie z tego świata. Pokojowa nieraz przygotowywała salonik na wywoływanie duchów. A może przywoływali diabła, który zawsze służył trałwicom? Może nie chcieli się rozliczyć z grafu, i szatan wpadł we wściekłość, rzucił ogień. A może zabrał duszę małej Ingrid? Ktoś, kto to powiedział, zamilkł nagle, przerażony własnym przypuszczeniem, i na placu w sekundę zrobiło się cicho. Ksiądz obrzucił gromadę wylęknionym wzrokiem, przeżegnał się i czym prędzej odszedł w kierunku plebanii. Tego samego wieczoru w majątku krewnych pod Opolem, Graf von Trauwitz narzucił płaszcz na ramiona. I wyszedł na podjazd, gdzie rządca krzątał się przy Majbachu, szykując auto do podróży. Dotykał urządzeń pod maską, sprawdzał poziom oleju i ciśnienie w oponach. Za chwilę miał wyruszyć do Berlina, a stamtąd na północ do rodzinnego Hamburga. Usłyszał kroki Grafa, wyprostował się z nadprzedniego nadkola i wytarł dłonie w szmatę poplamioną tłuszczem. Fontraowicz przyglądał mu się z przygnębioną miną. Głowa do góry, panie hrabio, odezwał się młodzieniec z dołkiem w brodzie. Wiem, co pan przeżywa, ale proszę nie dawać się złym myślom. Musi pan być teraz silny i cierpliwy. Tak trzeba. Jak długo tu zostaniemy? Graf skinął głową w stronę rezydencji krewnych stylizowanej na gotycki zamek, choć odlanej z betonu. Miesiąc, może pięć tygodni, uznał rządca. Przyjaciele w Hamburgu już szukają dla państwa odpowiedniego lokum. Po powrocie pokażę fotografię. Na pewno chcesz jechać na noc? Lubię prowadzić po ciemku. Droga pusta, poza gadaniem motoru nic nie słychać. Będę mógł spokojnie pomyśleć o przyszłości, panie hrabiu. Nasz los w twoich rękach, westchnął von Trauwitz, starając się ukryć niepokój wynikający z tego stwierdzenia. Proszę się o nic nie martwić, odparł rządca. Jeszcze pan wróci do Uderstein w glorii i chwale. Nie wiem, czy chce po tym wszystkim. Musi pan, stwierdził stanowczo młodzieniec. Nadchodzą nowe czasy, które będą należeć do nowych ludzi, silnych i odważnych, potrafiących podnieść się z popiołów, a poza tym uśmiechnął się z otuchą. Przecież tam została mała Ingrid. Fontrałwic pokiwał głową i wyciągnął dłoń na pożegnanie. Rządca uścisnął ją, po czym założył cienkie skórzone rękawiczki do jazdy, usadowił się za kierownicą i uruchomił motor. Zamierzał zamknąć drzwi, ale Graf na chwilę je przytrzymał. Będziesz się widział z Himmlerem? Pojutrze w południe. Odparł młodzieniec z dołkiem w brodzie. Dziś rozmawiałem telefonicznie z jego sekretarzem. Powiedział, że pan Reichsführer bardzo się cieszy na nasze spotkanie. Rozdział trzeci. Kwiecień 1997 roku. Aspirant do zadań specjalnych osunął się na siedzeniu samochodu, co uczyniło go niewidzialnym. Może nie aż tak jak w bajce o czapce niewidce. Ale na tyle, aby nie zauważył go Jakub Kania wychodzący z kamienicy przy Gdyńskiej ulicy Bema. Obiekt zainteresowania aspiranta wsiadł do Toyoty pamiętającej chyba wojnę rosyjsko-japońską, po czym ruszył z piskiem paska klinowego i włączył się do ruchu na Świętojańskiej. Aspirant odczekał chwilę, a potem uruchomił silnik i pojechał za Kubą. Na pierwszym czerwonym świetle sięgnął po notes leżący na siedzeniu pasażera i zapisał czas wyjścia obserwowanego z domu. Trzymając się dwa auta za nim, odprowadził Jakuba Kanie do Gdańska niemal na parking prokuratury rejonowej. Upewnił się, że asesor wszedł do budynku, zapalił papierosa i ruszył w stronę komendy. Minęły trzy dni inwigilacji. Dziś miał złożyć pierwszy raport, ustnie, bez śladów w papierach. Generał Grzelak szerokim gestem wskazał mu krzesło za stołem konferencyjnym, ale za sekundę zmienił zdanie. Albo wiesz co? Nie siadaj. Skoczymy na rybkę do sopotu, ja zapraszam. Pochwalę ci się nowym służbowym pasatem, rakieta. Zresztą sam zobaczysz. Aspirant się rozpromienił. No, jak z tym kanią? Spytał komendant, gdy wjechali na ulicę Jana Skolna, zostawiając po prawej legendarną bramę Stoczni Gdańskiej, teraz zardzewiałą i opatrzoną tablicą wyprzedaż materiałów zbędnych. Czysty! westchnął człowiek do zadań specjalnych. Czysty! powtórzył Grzelak tonem, w którym zabrzmiała nuta zawodu. Dobrze go prześwietliłeś? Wie komendant, że nie odwalam fuszerki. Aspirat sięgnął po notes. Kania Jakub, lat 27. Zamieszkały w Gdyni ulica Bema, stanu wolnego. Ojciec, emerytowany podoficer marynarki wojennej, brat zatrudniony w biurze podróży, matka zmarła w dzieciństwie to znaczy, poprawił się, w dzieciństwie Kani. Wychowywany przez babkę, bo ojciec przeszedł załamanie nerwowe. Przyczyna? Chciał wiedzieć komendant. Służył w łodziach podwodnych, był w nasłuchu wywiadowczym. Pod koniec lat 70. NATO zorganizowało dywersję psychologiczną, i ojciec Kani padł jej ofiarą. O! zdziwił się generał znasz szczegóły? Znam. Bosman Kania podsłuchiwał szwedzkie okręty wojenne tuż przy granicy wód terytorialnych, i nagle tamci odezwali się do niego po polsku po nazwisku z detalami że żona pracuje tu i tu, Dzieciaki chodzą do tej i tej szkoły, a w mieszkaniu mają takie i takie zasłony. Rozumie komendant? Facet uświadomił sobie, że mają go na widelcu i wpadł w panikę. Nie musieli mu nawet grozić. Podobnie załatwili wielu techników na słuchu w armiach państw Układu Warszawskiego. Najpierw zebrali o nich informacje wywiadowcze, a potem je tak wykorzystali. Niezłe, co? Generał zrobił minę, potwierdzającą, że niezłe. Zjechał na lewy pas alei Halera w kierunku brzeźna i nacisnął pedał gazu, udowadniając, że nowy Passat to rzeczywiście rakieta. Aspiranta wgniotło w fotel. Ma odejście, stwierdził z uznaniem i wrócił do wątku ojca kani. Potem wszystkim bosman nie nadawał się już do służby. Leczony w szpitalu marynarki i po sanatoriach. Potem był w kwater mistrzostwie, ale wykopali go na wcześniejszą emeryturę, gdy tylko nadarzyła się okazja. A jak on w ogóle teraz? spytał grzelak. W sensie nie zrozumiał aspirant. No, komendant zrobił nieokreślony gest dłonią. Pytam, czy normalny jest. Niby tak, ale aspirant wyprostował palec wskazujący, uniósł go powolnym ruchem i dotknął czoła. Winda chyba nie dojeżdża na ostatnie piętro. Niewiele mówi, unika ludzi, rzadko wychodzi z domu. Synowie się nim opiekują? Trochę oni, trochę babka. Przyjeżdża spod podkartus, co tydzień na dwa, trzy dni. Nagotuje mu i wraca. Tato już w ogóle się do nikogo nie odzywa. Sąsiedzi z Bema jej nie lubią. Mów o prokuratorze Kani. Generał przełączył go jak płytę w odtwarzaczu. Dobry uczeń, aspirant czytał z notesu. Harcerz, żyłka detektywistyczna. Dostał nawet jakąś nagrodę z miasta za odkrycie czegoś tam. Potem skończył prawo na uniwerku. Prymus. Za biedny i za mało wyszczekany na aplikację adwokacką. Poszedł na prokuratorską. Skończył w zeszłym roku. Egzamin zdał w bieżącym. Celująco. Żyłka detektywistyczna, kurwa jego mać. skomentował Grzelak. Aspirant miał ochotę spytać o co chodzi, ale uznał, że skoro szef nie wyjaśnia, to tak ma być. Nie wnikał, dlaczego inwigiluje młodego asesora. Pije? Spytał komendant. Tylko czerwone wino, wytrawne, zameldował policjant. Grzelak skrzywił się z niesmakiem. Używki? Nie. Panienki? No właśnie, też nie, zdziwił się aspirant. Przystojny facet. Laski na niego lecą, a on jakby był ślepy. Pokręcił głową z dezaprobatą. Ja na jego miejscu, może pedzio, podpowiedział generał. Nie, czyli dupa. No, zgodził się człowiek do zadań specjalnych. Dupa wołowa. Ja nie o tym, rzachnął się komendant. Stwierdzam tylko, że nic na niego nie mamy. Aspirant zrobił teatralną przerwę. Niezupełnie. Generał Grzelak zerknął na pasażera, o mało nie wjeżdżając w tył autobusu. Co wygrzebałeś? spytał zaintrygowany. Nie wiem, czy to się przyda komendancie, zaczął aspirant. Ale w zeszłym roku Kania ożenił się z córką Kinga. Tego gangstera ze stogów? Upewnił się generał. Tak jest. No, szef zdjął prawą dłoń z kierownicy i klepnął swojego zaufanego WUDO. To czego od razu nie mówiłeś? Bo jak szybko się ożenił, to jeszcze szybciej rozwiódł. W zeszłym miesiącu grzelak cmoknął z rozczarowania. Ale pomyślałem, komendancie, Pocieszył go aspirant, że może by skleić kanie ze środowiskiem byłego teścia. Jakaś mała torebka koksu w samochodzie. Ci od Kinga kradną paliwo z rurociągu do rafinerii i robią w bursztynie, nie w prochach, przypomniał mu generał. Ale pają. Pewnie któryś chętnie by zeznał przeciwko byłemu zięciowi bosa, że też lubi wciągnąć kreskę. W chwili, w której komendant wojewódzki policji zamierzał zareagować na propozycję, odezwała się służbowa radiostacja. – Szefie, rzeczniczka prosi ewentualnie o pilny kontakt. Mogę połączyć? – spytała sekretarka. – Łącz. – Panie komendancie, w głośniku rozległ się głos komisarz kierującej biurem prasowym. – Mamy problem. Dzwonił Kawecki z dziennika bałtyckiego. – Wie pan, ten dziennikarz śledczy. Wypytywał o kolekcję Richtera i tablicę pamiątkową. Chcę, abyśmy skomentowali fakt, że ofiarodawca miał na rękach krew obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Generał Grzelak wjechał właśnie na parking przed Smażalnią, zatrzymał auto i nie gasząc silnika, spojrzał na aspiranta. Był blady jak kreda. Wojewoda Janusz Biernat nudził się jak MOPS, udając zaangażowanego w naradę zorganizowaną w Malborku z udziałem Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Tematem nasiadówki było zagrożenie powodziowe do Rzecza Wisły. Od kiedy Biernat postanowił wystartować w wyborach samorządowych, starał się bywać wszędzie tam, gdzie mógł pozyskać sympatię elektoratu. Klęski żywiołowe należały do kompetencji jego urzędu. A powiśle leżało w większości województwie gdańskim, tak więc uznał, że trzeba było przejechać do Malborka, aby wykazać troskę o księstwo i poddanych. Ludzie uwielbiali, gdy władza udawała, że obchodzi ją ich bezpieczeństwo. Walczył z ziewaniem, słuchając eksperta od gospodarki wodnej, gdy za stołu konferencyjnego wstała ładna blondynka w obcisłej sukience. Miała zgrabne nogi i te parametry okrągłości, które lubił najbardziej. Rozpoczęła swoją część wystąpienia, ilustrując je przeźroczami wyświetlanymi na ekranie, ale Janusz Biernat nie marnował oczu na obserwowanie wykresów. Blondynka miała na imię Karolina. Tyle zapamiętał z prezentacji, i gdy doszedł do wniosku, że zarówno Karolina Południowa, jak i Karolina Północna budzą jego zainteresowanie, usłyszał dźwięk przenośnego telefonu anonsujący nadejście wiadomości. Blondynka przerwała w półsłowa. Komórki były drogą zabawką dla najbogatszych i najważniejszych, a SMS-y, możliwe do przesyłania tylko w obrębie tej samej sieci, oznaczały coś nadzwyczajnego, zwłaszcza w przypadku władcy województwa. Biernat bezceremonialnie sięgnął po aparat leżący przed nim na zielonym suknie, którym nakryto stół konferencyjny i które ozdobiono termosami z kawą oraz butelkami wody mineralnej. Nie zwracając uwagi na to, że wszyscy go obserwują, nacisnął kilka klawiszy i odczytał wiadomość. Wysłano ją z telefonu komendanta wojewódzkiego policji. Zawierała dwa słowa: Zadzwoń pilne. Wojewoda podniósł się z krzesła. Ważna sprawa, wyjaśnił. Zróbmy pięć minut przerwy, tak? Bo to, wykonał nieokreślony gest w stronę prelegentki, bardzo interesujące. Bardzo. Zaraz wracam. Na korytarzu wybrał numer Grzelaka. – Co jest? – spytał bez wstępów. – Jak mówi nasz znajomy konsul z Rosji – odparł generał. – U nas sytuacja na hasz to nie znaczy, że ona choroszeja. – Co się stało? – zaniepokoił się wojewoda. – Do mojej rzeczniczki zadzwonił redaktor z Dziennika Bałtyckiego. Wie o kolekcji, planach wmurowania tablicy, ale też… I o tym, że stary Richter ma brudną kartę w życiorysie czyli o pocztowcach. Który redaktor? Spytał Janusz Biernat. Kawecki. Wojewoda smoknął z niesmakiem. Niedobrze to pieprzony bulterier nie odpuści takiego tematu. Myślisz, że Kania go poszczuł? Na 100% uznał komendant wojewódzki. Prokurator rejonowy przekazał mu twoją decyzję, że jednak. Przyjmiemy kolekcję i kazał trzymać gębę na kłódkę, ale ten gnojek nie posłuchał. Głowę daje, że to on. To wojewoda już miał na końcu języka ulubione słowo znajomego konsula Rosji, jednak się powstrzymał. Korytarzem przechodziła właśnie jakaś spłoszona urzędniczka. Co robimy? Ponagnił go grzelak. Musimy dać odpowiedź Kaweckiemu dziś do piętnastej. Inaczej napiszę, że odmówiliśmy komentarze i dopiero zrobi się syf. Natychmiast podchwycą to inne media. Janusz Biernat milczał przez kilka sekund. Jesteś tam? upewnił się generał. Zaczekaj, myślę, odezwał się wojewoda. Dobra, uznał po dłuższej chwili. Gramy tak. Twoja rzeczniczka zadzwoni za pół godziny do redaktora i zwali wszystko na mnie. Że temat przyjęcia kolekcji Richtera. Koordynuje wojewoda. Niech dziennik bałtycki dzwoni do nas. Co chcesz zrobić? Zaniepokoił się komendant. Zobaczysz, odparł Janusz Biernat i rozłączył się, a następnie podszedł do okna i wybrał numer biura prasowego urzędu wojewódzkiego. Prokurator rejonowy złożył gazetę i trzepnął nią o blad biurka. To cwaniak, pomyślał z uznaniem. Wszystkich wyprowadził w pole. O artykule kaweckiego Gdańsk huczał od rana. Dzwoniły telefony, szumiała ulica. Temat był hitem biurowych pogawędek przy kawie i powodem komentarzy kierowców taksówek, którzy wiedzą wszystko. Miasto trzęsło się z oburzenia nad niemiecką intrygą i próbą naciągnięcia władz województwa na uczczenie pamięci hitlerowskiego zbrodniarza wojennego i mordercy pocztowców z września 1939 roku. Szef rejonówki nie potrzebował wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu śledztw, aby odtworzyć przebieg wypadków. Kiedy Jakub Kania dowiedział się, że wojewoda zamierza zlekceważyć jego ustalenia i mimo wszystko przyjąć kolekcję starego Richtera, a wraz z nią niemieckie pieniądze w zamian za tablicę pamiątkową, z pewnością postarał się o przeciek do mediów. Nie było na to dowodów, ale prokurator rejonowy nie urodził się wczoraj i potrafił dodać dwa do dwóch. Kawecki z dziennika złapał trop. Pewnie najpierw zadzwonił do komendy wojewódzkiej, a ci jak zawsze nabrali wody w usta i ostrzegli wojewodę. Gdy reporter zwrócił się do niego o komentarz, stary wyjadacz Biernat zręcznie odwrócił kota ogonem. Nagle poczuł się oburzony propozycją Richtera i stanowczo się od niej odciął. Mało tego. Bezczelnie przyznał, że chciał ufundować tablicę, bo wierzył w dobre intencje strony niemieckiej, dialog, porozumienie i tak ale został podle oszukany, podobnie jak wszyscy gdańszczanie. Na szczęście to udaremniłem, wyznał reporterowi, nie zapominając o wykrzykniku i podziękowaniach dla prokuratora Jakuba Kani, który pracował w komitecie organizacyjnym przyjęcia kolekcji Richtera i dostarczył niezbitych dowodów na to, kim naprawdę był ofiarodawca. Prokurator rejonowy uśmiechnął się do swoich myśli. To Wajdak, uznał w duchu, nie tracąc podziwu dla rozgrywki Bernata. Nie dość, że uratował skórę, to jeszcze wyszedł na bohatera i skutecznie zakneblował kanie. Gdyby Kuba chciał ujawnić prawdziwy zamiar wojewody, obowiązujący jeszcze wczoraj, nikt by w to nie uwierzył. Ciekawe, jaką minę miał Kawecki. Zadzwonił do urzędu, aby zdemaskować Biernata, który za niemiecką kasę chciał przehandlować pamięć obrońców Poczty Polskiej, a usłyszał, że to dzielny wojewoda udaremnił podstęp Richtera na podstawie informacji Kuby. Szef rejonówki z niedowierzaniem pokręcił głową. Kawecki, niby taki as dziennikarstwa śledczego, a dał się ograć jak chłopczyk w piaskownicy. Sięgnął po gazetę, wrzucił ją do kosza i pomyślał, że nie powinien przyzwyczajać się do Jakuba Kani. Wojewoda uniknął kompromitacji, ale tak naprawdę przegrał z niespełna trzydziestoletnim asesorem. Potężni przyjaciele Richtera z Hamburga już nigdy nie dadzą na pomorze ani Feniga, a Biernat nie kupi sobie za ich kasę głów wyborczych. Ten człowiek nigdy nie wybaczał takich rzeczy. Maj. 1997 roku. Widziałam orła cień, fałszował niemiłosiernie podpity chór głosów, które mogłyby z powodzeniem płoszyć gryzonie albo wywoływać pękanie szyb. Wokalista zespołu grającego do kotleta w gdańskim hotelu Poseidon, mimo wsparcia mikrofonu i wzmacniacza, nie miał szans w starciu z entuzjazmem kilkudziesięciu właścicieli gardeł, wyćwiczonych w salach sądowych. Doroczny grill trójmiejskich prokuratorów w ogrodach Posejdona przekroczył już niewidzialną granicę, za którą alkohol zastępuje wszystkie ludzkie płyny hamulcowe, a temida zasłania oczy. Jakob Kania tkwił z dala od centrum wydarzeń z kieliszkiem w dłoni i miną wymuszonej aprobaty. Okazały krzew Magnoli chronił go przed protekcjonalną poufałością starszych kolegów, oraz przed mackami ich żon chwytających ofiary do formowanego właśnie węża. Mimo wydrukowanej w zaproszeniu zachęty, aby zabrać osobę towarzyszącą, Jakub przyszedł sam. Przez dwadzieścia lat zdążył się już oswoić z tym zajinkiem i nauczyć na pamięć jego odmiany. Po niesprawiedliwie krótkim dzieciństwie, przerwanym śmiercią mamy, właściwie był zdany na siebie. Z bratem zawsze nadawali na innych falach. Różnili się w każdym celu, nawet zewnętrznie, jakby któregoś podmieniono na porodówce. Ojciec po załamaniu nerwowym przeniósł się na inną planetę. Bywało, że tracił kontakt z rzeczywistością na kilka dni. Jeśli mówił to do siebie, jeśli chodził, to jak duch. Ciała astralne o ludzkich kształtach, ale nie cechach. Kubie wydawało się wtedy, że postać ojca nie istnieje naprawdę, że jest tylko wyświetlana na tle ścian i mebli przez jakiś magiczny projektor. Babka, która przyjeżdżała spod kartus zająć się synem i wnukami, nie przeszła załamania, ale była doskonale obojętna i bez tego. Kiedy na początku podstawówki Kuba cierpiał na nawracające migreny, podsumowała jego skargę na ból głowy krótkim, mnie jak ząb bolał, to wyrwałam. W jej kodeksie ośmioletni mężczyzna nie miał już prawa do narzekania. Ośmioletni mężczyźni na kaszubach paśli krowy, łatali sieci, smołowali łodzie, nosili wodę ze studni i rąbali drewno. Nikt nigdy nie słyszał, aby w tamtejszym dziwnym dialekcie istniało słowo migrena. W małżeństwie, chybionym i doraźnym, też był sam. Pomylił emocje, dał się zahipnotyzować i ponieść zmysłom do tego stopnia, że stracił wzrok i słuch. Nie przyjął ostrzeżeń, zakochał się. I ożenił z córką byłego króla Cinkciarza, obecnie biznesmena, którego oficjalne przedsiębiorstwo było jak kałuża wobec oceanu jego szemranych interesów. Wiedziało o tym całe trójmiasto, poza Kubą. Przejrzał na oczy dopiero, gdy ukochana żona zażądała fałszowania dokumentów sądowych na korzyść wspólników tatusia. Dwa miesiące temu skończyło się to rozwodem i bardzo twardym lądowaniem na bardzo obolałym tyłku. Dlatego dziś wieczorem unikał lepkich spojrzeń pań prokuratorowych, znudzonych żon walczących o zachowanie młodości na wszystkich frontach kosmetycznych, niewierzących już w księcia z bajki, niemniej spragnionych choćby epizodycznego flirtu. Poza damami pachnącymi i ubranymi jak piwonie w hotelowym ogrodzie kwitły dziś kolczaste róże. Prokuratorki singielki, które wyszły za mąż za karierę. Szorstkie, ostre i przekonane, że mimo braku jąder potrafią wyprodukować o wiele więcej, o wiele bardziej wartościowego testosteronu. W ich spojrzeniach był taryfikator przydatności seksualnej. Tupet i apatia modliszek, które nie pozostawiają partnerom złudzeń. Tańczysz, Jasiu? spytała kubę jedna z nich, nie tracąc czasu na uprzejmości. Nie mam na imię Jasiu, wyjaśnił zdziwiony. Ale nie o to pytam. Stwierdziła zimno modliszka. Kuba się zastanowił. Tańczył. To znaczy skończył kurs, żeby podczas własnego wesela nie zachowywać się na parkiecie jak krowa na lodzie, ale teraz nie miał na to najmniejszej ochoty. Przecząco pokręcił głową. Modliszka odeszła bez słowa. Odprowadził ją wzrokiem, dopóki kadru nie zasłoniła sylwetka prokuratora rejonowego. Szef był zarumieniony od toastu, wsyty i spełniony. Na kamizelce, odpowiedzialnej za asekurację jego wydatnego brzucha, widniało wspomnienie karkówki z grilla. W zębach trzymał cygaro, symbol snobizmu nowych czasów. Jak się bawisz? Spytał Kubek, krztusząc się dymem. Dziękuję, odpowiedział asesor. Bardzo udana impreza. Wariograf, zainstalowany w głowie prokuratora rejonowego, odnotował, że Kuba nie mówi prawdy, mimo to szef nie drążył tematu. Nie to było teraz jego celem. Przejdziemy się kawałek? Zaproponował. Tu, po ogrodzie? Za dużo oczu, uznał grubaz. Chodźmy nad morze, odetchniemy świeższym powietrzem. Kuba chętnie wstał od stolika. Ciągle nie potrafił się pozbierać po małżeńskim nokaucie, rozwodzie i przedawkowaniu rozczarowania. Zabawa rozkręcająca się wprost proporcjonalnie do wypitego alkoholu była ostatnią rzeczą, na jaką teraz miał ochotę co mu w ogóle strzeliło do głowy, żeby tu przyjść. Robił dobrą minę do złej gry i coraz bardziej się tym męczył, wpadł we własny potrzask, ani zostać, ani wyjść. Gdyby zaczął się żegnać w środku wieczoru, natychmiast zaczęłyby się zbiorowe protesty i wszyscy z uporem zatrzymywaliby go na siłę. Gdyby zniknął po angielsku, w poniedziałek miałby już etykietę nudziarza i sztywniaka, nie do odklejenia. Dlatego wyjście z szefem uznał za doskonałą okazję, żeby się ulotnić i uzyskać odroczenie imprezy do maja przyszłego roku.